Hej, witajcie, z tej strony Maciek i Naklejki. Tak to przynajmniej w ostatnim czasie wygląda, no bo jak wiecie dobrze, ci, którzy śledzą mój kanał, na pewno już słyszeli, obecnie jestem na wyjeździe służbowym, więc na zapas musiałem wam nakręcić trochę materiałów. A co się najlepiej kręci na zapas? Oczywiście jakieś proste openingi, ale nie martwcie się, po moim powrocie już na poważnie zajmiemy się klockami. Żeby nie przeciągać, ja sobie wyjmuję już ostatnie 12 naklejek. No i lecimy. Ciekaw jestem, ile zabraknie mi do skompletowania albumu. Zapraszam. Tym razem nie trzeba już nic, kompletnie nic odliczać. Wyciągamy sobie wszystko, co zostało i po tym openingu będziemy mieli pełne 36 saszetek otworzonych, czyli całe to pudełeczko. Więc lecimy mozolnie, niestrudzenie do przodu. Aż się bałem, że tutaj urwałem sobie koniuszek tej dużej naklejki. No to byłby bardzo, bardzo pechowy początek, ale na szczęście obyło się bez takich ekscesów. Mamy piękną obywatelkę miasta. Fajna figurka, ale niestety dwie pierwsze powtórki, co wróży niezbyt dobrze. Powtórka. I to chyba nie jest powtórka, także przynajmniej holograficzna nam się trafiła. Sensowna. Ale cztery powtórki na 5 naklejek. No robią się te openingi słodko-kwaśne, bym powiedział. I co tutaj mamy? Powtóreczkę, pani generał, Lloyd. Tego mogłem nie mieć czasem. To na pewno mam. To mam. A to chyba nie. Dosyć dobrze pamiętam, co mam, a co nie mam, dlatego że te openingi kręcę po sobie, także wiemy mniej więcej, co otworzyłem kilka minut wcześniej. To jest dobry sposób, chociaż wiecie, fajnie sobie tak kręcić jako twórca, raz zestawik, raz naklejki i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie dobrze, że teraz sytuacja zmusiła nas do takich trochę monotonnych materiałów, ale nie uciekajcie z kanału, to się mam nadzieję zmieni. No słuchajcie, powtórka na powtórce powtórkę goni. Masakra, ale holograficzne ratują sytuację, bo tego mecha, wydaje mi się, nie miałem. Dobra, piszcie w ogóle w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze więcej naklejek, żebym pootwierał na kanale. No oczywiście z jakimiś przerwami, żeby od razu kolejnej porcji nie rzucać, tylko może trochę klocków, panie Maćku, trochę klocków. Ten mech błyskawiczny, nie pamiętam jego nazwy teraz, błyskawica on się nawet mógł nazywać. Fragment układanki, który już miałem. Nasze mechy. Ten bombowiec oraz garmadon ze wspomnień. No powtórka. Niestety. Tak sobie, drodzy państwo, to wygląda, jak sami widzicie. Oho. Jedyneczka. Takie numery są zawsze przyjemne. Co? Zane? Aha, to był pewnie ten Zane, który gdzieś tam wykukuje. Widziałem właśnie w albumie. Była tylko jego główka. Także już wiemy, że mój ulubieniec Nindroid Zane. Powtórka. Lloyd. Fajne ujęcie, ale prawdopodobnie też powtórka. Jak najbardziej powtórka. I Mija w złotym polu. No, pewności nie mam, czy powtórka, czy nie. W każdym razie już dosyć dużo mam tych takich ninja w złotym holograficznym tle. Także to jest akurat pozytyw. No i co tutaj dalej mamy? Jakiś oprych. Prawdopodobnie jest to Charlie. Lloyd w jakimś takim dzikim skoku. Lloyd ratujący Bobaska i walczący lodówką. Mega scena, chociaż filmu jeszcze do tej pory nie widziałem. Lloyd i Lloyd, ale to była Lloydowa saszetka. Z
tym, że nie mam pewności, czy tą naklejkę miałem, czy nie miałem. No cóż, okaże się przy uzupełnianiu albumu. Jesteśmy tak już mniej więcej w połowie, coś mi się wydaje. Ciekaw jestem, czy kiedyś będę miał jeszcze dwie holograficzne w jednej saszetce. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Człowiek się wtedy czuje tak, jakby delikatnie oszukał system i miał jakieś takie super, super szczęście. To znowuż powtórka. Te znaki to są takie naklejki. Mech. Szkoda, że czegoś lepszego żeśmy nie wyciągnęli. Ogon smoka, jak najbardziej powtórka. No i końcóweczka armii rekinów. I tutaj chyba już mam całą tą ubraskę, słuchajcie, całą tą mozaikę. Tu na kanale to słowotwórstwo czasem to jest uprawiane. No naprawdę, że aż szkoda słów. Leci, nie zważamy na zmęczenie, tylko otwieramy ku uciesze gawiedzi. Tutaj mamy Jaya. Ohoho, mistrz Wu jakby przy ognisku, opowiadający straszne historie. O, coś ciekawego, taki znak ostrzegawczy, a w zasadzie pewnie jakiś teren przemysłowy, coś takiego. No i Zayn, powtóreczka. No nie wiem, nawet jak chyba będziecie prosili o kolejne openingi naklejek, to ja się chyba nie zdecyduję. Chociaż nie, mam tam jeszcze jeden multipak, który też wyciągnąłem właśnie z tej przesyłki od Burda Media International albo Burda International Polska, chyba tak, no. Więc okej, jeszcze multipak sobie zrobimy po tym openingu, który właśnie oglądacie. No i proszę Państwa, jest jakiś tutaj pozytywny akcencik, bo tego kola chyba nie mam z młotem. Fajny kartonik. Dalej dżunglowy Garmadon. Garmadon zwyczajny, że tak tutaj się wyrażę. Mistrz Wu, który próbuje grać być może na swojej lasce. Nie wiem, co tutaj ten poczciwy staruszek robi. No i mistrz Wu w złotym polu holograficznym. Powtóreczka z naszym pierwszym openingiem, o ile mnie pamięć nie myli. Wprawa w otwieraniu saszetek, jak widzicie, już jest. Także chociaż to dobre. Jakiś nerdzik Garmadona. Tam była chyba specjalna strona w tym albumie właśnie na te naklejki. Część drużyny mechów. Część meduzy. Bardzo fajny zestawik. Zresztą jego recenzja też na moim kanale się znajduje. Ośmiornica oraz co? Fragment armii rekinów. To już niestety powtóreczka. Także nawet te holograficzne przestały ratować sytuację. Ale nam, słuchajcie, ekspresowo dzisiaj ten opening wychodzi. Nie powiem, żebym się smucił, bo przynajmniej nie macie aż takiego długiego filmu do oglądania i możecie sobie jeszcze poskakać na YouTubie do innych twórców na przykład. Oczywiście LEGO YouTuberów, bo LEGO YouTuberzy są najlepsi. Dobra, taka autoreklama. Tego U chyba nie mam, ale tego U niestety mam. Co nie zmienia faktu, że naklejka jest naprawdę fajna i dobrze, że kombinują właśnie z tymi wzorami, żeby czymś nas zaskakiwać. No i słuchajcie, to jest ostatnia naklejka z tego pudełeczka. Naklejka. Saszetka. Chyba będę sobie musiał nad łóżkiem powypisywać, że po pierwsze to są naklejki, nie karty, a po drugie takie opakowanko to jest saszetka, a nie naklejka. Ale to już wiecie, jak to jest. Skróty myślowe. No i co my tutaj mamy? Autoriksza. Ale wydaje mi się, że jest trochę inna niż taka bardzo podobna naklejka. To już też byłaby słaba opcja. Prawie, że te same naklejki, podobne motywy umieszczać. No ale tak jak już kiedyś mówiłem, takie gro, takie krocie, kilkaset, bo to jest w zasadzie prawie 300 naklejek różnych wymyśleć, to naprawdę trzeba mieć głowę nie od parady, żeby jeszcze przekonać klientów do zakupu. No i co my tutaj mamy? Mamy kola.
Więc sporo takich złotych, chociaż nie aż tak sporo, no pewnie by się w sumie przytrafiło ze 3, może 4 w całym tym odcineczku. Jest ok, ale sporo mi jeszcze brakuje do wypełnienia swojego albumu, co jest oczywiście smutne, no bo trochę już pootwierałem tych paczuszek, więc jakbym to wszystko miał za swoje pieniądze kupować, to czułbym taki delikatny smutek, rozczarowanie. Okej, ja się z wami żegnam, czekajcie cierpliwie na mój powrót i wtedy oby wróciły fajniejsze filmy. Chociaż jeżeli ktoś lubi openingi naklejek, to zostawia lajka. Oczywiście nie muszę tego nikomu przypominać. Hej, hej, do zobaczenia!